bardzo serdecznie w tym materiale, w którym porozmawiamy sobie o wyrównywaniu brzegów, wyrównywaniu krawędzi. Do tej pory widzieliśmy, jak się wyrównuje krawędzie, czyli jak się je stępia, kiedy przełamiemy płytę, gdyż są bardzo ostre. A teraz porozmawiamy sobie o tym, jak je doprowadzić do takiego stanu bardziej przyzwoitego, może tak to określę. Nie chodzi o to, żeby po prostu one były gładkie. I do tej pory mówiliśmy o kwestii związanej właśnie z wyrównywaniem krawędzi gąbką tą diamentową. A teraz przejdziemy do takiego elementu, gdzie też możemy, że tak powiem, brzeg i tępić, i go odpowiednio też obrabiać. Na przykład możemy, oprócz tego, że zlikwidujemy wszystkie zadziory, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ten brzeg będzie wręcz wypolerowany. Będziemy mieli poler jak na lustro. I teraz co prawda materiał wideo niestety nie jest najlepszej jakości, ponieważ tutaj troszeczkę światło nie było zbyt dobre. W miejscu, gdzie robiliśmy w hali to szkolenie. No ale okej, będziecie mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. I teraz tak jak tutaj mamy właśnie taką opcję, że zakładamy i po prostu jest możliwość przepolerowania. W tej chwili jak gdyby ściągamy te największe zadziory z tej płyty i te wszystkie takie mocniejsze, co będzie, przewinę i dobra. Widzicie? Tutaj na tej powierzchni. Widać jeszcze jakieś tutaj takie wgłębienia, ale po prostu została ta płyta już przepolerowana. Ten brzeg został, o właśnie, przepolerowany. Czyli jak gdyby te wszystkie rzeczy, które odstawały, zostały już przepolerowane. Zobaczcie, tu różnica po prawej stronie i po lewej. Nie jest za dobra niestety jakość, ale mówię, gdyby to światło było troszeczkę lepsze. Okej, dobra. Widzicie tutaj, co było robione teraz i tutaj dalej. Tu widzicie, tu jest dalej, tu jest to, co było teraz robione. O, właśnie, tu widać, zobaczcie. Tu jeszcze są te otwory, jeszcze są te wżery, a tutaj już jest gładko. I teraz tą powierzchnię tutaj możemy dopolerować, że ona będzie jak lustro. Jak ta płyta tutaj z tyłu, widzicie, co się odbija? Dokładnie tak samo. Oczywiście panie muszą potknąć. Teraz dobra, ja tu już nie będę jechał, bo tu wszystkimi tymi dyskami praktycznie technik jedzie. O, i teraz staraliśmy się podświetlić, aby było widać, że no jest wypolerowany brzeg. Co prawda mówię, nie widać za bardzo. Ładny paznokieć. O, właśnie, widzicie? Tu jeszcze są wżery, a tu już jest praktycznie, gdzie się świeci światło, jest wypolerowane. Tu jeszcze po prawej stronie są wżery. O, było, o właśnie, zobaczcie, tutaj widać refleks, odbicie. Jest po prostu poler. Więc można też doprowadzić do takiej właśnie sytuacji, że zobaczcie, tu jeszcze jest chropowate, tu już jest wypolerowane. Ładnie teraz było widać to światło. Więc tak to wygląda, ok. Jakiś pan pójdzie, będę musiał cenzurować to wszystko. Głowa wyszła. Więc tak to wygląda. Jest możliwość oczywiście jak najbardziej wypolerowania powierzchni, wygładzenia tego, stosując tego typu produkty. To robi wiele innych producentów tego typu rzeczy, więc to nie jest tak, że trzeba kupować u Raymondiego. Oczywiście kupując u producenta, który robi sprzęt, który produkuje sprzęt, produkuje tarcze, producent, który produkuje sprzęty dla płytkarzy, kafelkarzy, flizarzy, dla profesjonalistów, którzy działają tylko i wyłącznie w tej branży, z pewnością produkuje sprzęt, który jest bardziej dostosowany do tego.
Wiecie, mi się zdarzały przypadki takie, że gdzieś tam ktoś miał jakiś problem. No albo pani, bo my stosujemy tarczę do marmuru. Ale ta tarcza do marmuru to nie jest koniecznie tarcza do gresu. Co z tego, że ona ma jakieś tam parametry, ale gres jest produktem troszeczkę innym niż marmur. Jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, taką kalakatę w gresie, a kalakatę w marmurze, no to są dwa różne produkty, dwie różne kruchliwości, dwie różne odporności na plamy, na zabrudzenia, nawet na wytrzymałość samej powierzchni. To są dwie różne rzeczy, więc jak ja widzę nieraz takie techniki, że ktoś gdzieś tam sam idzie po całości i bo on stosuje do marmuru tarcze, inne rzeczy i ma później jakieś problemy, bo mu coś tam pęka, nie pęka, źle chodzi, no to z pewnością sprzęt, który jest produkowany przez firmy, produkujący sprzęt dla kafelkarzy, produkujący sprzęt do obrabiania gresów, w tym przypadku wielkoformatowych gresów, cienkich, grubszych i tak dalej, no to są zupełnie dwie inne bajki, tak? Więc dwa inne tematy, więc tu mamy rzeczy, które są przystosowane, a tam rzeczy, które sobie ktoś dopasowuje. Więc takie rzeczy można zrobić, posiadając odpowiedni sprzęt. W tym materiale, moi drodzy, to wszystko. Zapraszam na kolejny materiał. Z czym to zobaczymy? Zapraszam.